Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Rada Powiatu Wałbrzyskiego po pierwszym posiedzeniu wybrała skład prezydium rady. Przewodniczącym został Jerzy Detyna, jego zastępcami Beata Żołnieruk i Jarosław Janiszewski. Jerzy Detyna zasiadał już w Radzie Powiatu w latach 1998-2002. Był wówczas również członkiem zarządu powiatu oraz przewodniczącym Komisji Funkcjonowania Powiatu i Regulaminowej. Jest profesorem Politechniki Wrocławskiej, członkiem Komisji Inżynierii Biomedycznej oraz Komisji Budownictwa i Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu. W Wałbrzychu znany jest jako prezes Wałbrzyskiego Koła Naukowego. Od 2 kwietnia 2013 roku przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, który zapowiada, że chce być przewodniczącym wszystkich rad, niezależnie od preferencji politycznych. Do rady dostał się z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Powiat, wspieranego przez Platformę Obywatelską. Jak zatem zamierza współpracować z opozycją? Opozycja ma to do siebie, że ma kontrolować, ma mieć tą funkcję kontrolną, jeśli chodzi o to, co robi koalicja, co robi zarząd, co robi rada po stronie koalicyjnej. Jeżeli oczywiście wnioski opozycji będą zasadne z punktu widzenia formalnego, pod względem prawnym, pod względem też i moralnym, to ja oczywiście jestem w stanie rozmawiać z każdym, bez względu na to, czy jest w tej dziewiątce, dziesiątce, tak, dziesiątka, czy tej pozostałej grupie. Tu nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nowy przewodniczący deklaruje, że nie jest politykiem i nie zamierza nim być. Chce jedynie pracować na rzecz mieszkańców powiatu. Cały skład prezydium został wybrany w tajnym głosowaniu. Detyna na stanowisko przewodniczącego nie miał żadnego konkurenta. Radni głosowali za tym, czy są za, czy przeciw jego kandydaturze. Zwyciężył z wynikiem 10 głosów za i 5 głosach przeciw. 2 głosy zostały uznane za nieważne. O fotele wiceprzewodniczących walczyli Jarosław Janiszewski, Jan Juskowski i Beata Żołnieruk. Janiszewski otrzymał 9 głosów, podobnie Beata Żołnieruk i to oni zasiedli obok przewodniczącego rady. Jan Juskowski, reprezentujący Wałbrzyską Wspólnotę Samorządową, otrzymał 5 głosów. No i to jest przykre, ponieważ pan przewodniczący na początku zadeklarował, że chce być radnym i przewodniczącym wszystkich radnych. No, wyniki głosowania pokazują, że 7-osobowa opozycja nie będzie miała swojego przedstawiciela w prezydium rady, no, co wydaje mi się trochę nie na miejscu. No ale cóż, takie są reguły demokracji. Podczas pierwszej sesji wyjaśniły się również kwestie podziału sił politycznych wśród radnych. W skład opozycji weszło 5 radnych WWS-u oraz 2 z Komitetu Prawo i Samorządność. Radni z komitetów Nasz Powiat, Razem dla Powiatu i Obywatelskie Porozumienie Samorządowe zawiązało rządzącą koalicję. Oznacza to, że Longin Rosiak nie przekonał Andrzeja Lipińskiego i Beaty Żołnieruk do poparcia swojej strony, a właśnie ta dwójka mogła zadecydować o rozkładzie sił. My nie za bardzo przekonywaliśmy Andrzeja Lipińskiego. Andrzej Lipiński jest dorosłym człowiekiem, Andrzej Lipiński wie, co robi. Zobaczymy za tydzień na najbliższej sesji, co Andrzej Lipiński dostał za to, że przeszedł na stronę Platformy Obywatelskiej. Longin Rosiak nie miał takich argumentów do przekonywania jak prezydent Szełemej, jak wójtowie, burmistrzowie gmin powiatu wałbrzyskiego. Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów Rosiak deklarował, że w zamian za poparcie jego strony jest gotów zaoferować Lipińskiemu stanowisko starosty. Jak widać jednak byłego członka zarządu powiatu, a obecnie radnego, ten argument nie przekonał. Dla mnie to była wielka motywacja ze strony pana Longina Rosiaka, że wypowiedział się o tym, żebym był starostą wałbrzyskim. Zastanawiałem się nad tym oczywiście, ale wybrałem to, co wydaje mi się, że najbardziej racjonalne jest na dzień dzisiejszy. Otóż ta kadencja trwa 1,5 roku. Oprócz tego, no, powiedzmy sobie też tutaj szczerze, że właściwie będziemy musieli przygotować wiele dokumentów pod aplikację środków finansowych na lata 2014-2020. Musimy współpracować chyba wszyscy dla dobra. Ja zakopuję jakieś tam topory, ja nie jestem człowiekiem mściwym, ziejącym jakąś nienawiścią. No po prostu uważam, że jeżeli można robić coś jeszcze dalej konkretnego, no to wybrałem akurat tą drogę i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę realizował to, co jest najbardziej istotne dla powiatu wałbrzyskiego. Lipiński nadal jest członkiem Platformy Obywatelskiej, choć przewodniczący struktur PO na Dolnym Śląsku Grzegorz Schetyna deklarował, że pozbędzie się wszystkich członków, którzy poprą inne komitety wyborcze niż KWW Nasz Powiat. Na razie do tego nie doszło, a biorąc pod uwagę sytuację w Radzie Powiatu, być może dla zachowania sił Platforma zrezygnuje z przedwyborczych planów. Na kolejnej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 12 lub 15 kwietnia, poznamy skład zarządu, w którym zasiądą starosta, wicestarosta i jeden nieetatowy członek zarządu.
Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego Rady Powiatu Longina Rosiaka i Andrzeja Gniatkowskiego. Sprawa dotyczy przemeldowania się członków Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej z Wałbrzycha przed wyborami do Rady Powiatu. Zdaniem Janusza Bartkiewicza, przedstawiciela Sudeckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego, zameldowanie się polityków Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej poza Wałbrzychem było działaniem pozornym i miało jedynie na celu umożliwienie startu w wyborach do Rady Powiatu. Między innymi Longin Rosiak przemeldował się z Wałbrzycha do Dziećmorowic, Jan Juskowski do Strugi, a Andrzej Gniatkowski do Szczawna-Zdroju. Dzięki takiemu manewrowi Rosiak i Juskowski dostali się do Rady Powiatu. Według Bartkiewicza zameldowanie na pobyt stały powinno wiązać się z faktycznym zamieszkaniem w danej gminie, inaczej jest działaniem niezgodnym z prawem. Jeżeli dwie osoby umawiają się, że jedna z nich zamelduje się w jego mieszkaniu tylko po to, żeby fakt zameldowania wykorzystać dla innej czynności, a nie po to, żeby tam faktycznie mieszkać, jest to umowa pozorna i zgodnie z prawem cywilnym taka umowa nie wywołuje skutków prawnych, a więc na podstawie tej umowy w najmu mieszkania nie można się na pobyt stały zameldować. W związku z tym, jeżeli taka sytuacja miała miejsce i my podejrzewamy, że miała miejsce, to w naszej ocenie organa ścigania, prokuratura, policja powinna sprawdzić, czy te przesłanki zaistniały. Bartkiewicz w swoim doniesieniu do prokuratury powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego z 2012 roku, który osądzał już w podobnej sprawie. Zameldowanie na pobyt stały mamy wtedy, kiedy dana osoba przenosi do innego miejsca, czyli tam, gdzie się melduje, swoje wszystkie główne interesy życiowe, zawodowe, polityczne, jakieś społeczne i w danym miejscowości pod danym adresem faktycznie, powtarzam, faktycznie zamieszkuje. Jeżeli te okoliczności, o których tu wspomniałem, te przesłanki nie występują, to jest to czynność fikcyjna. Emilia Dorsz, dyrektor delegatury Biura Wyborczego w Wałbrzychu, przyznaje, że przed wyborami były przypadki zmiany miejsca zamieszkania przez kandydatów, ale nie doszukiwano się przyczyn takiego działania. Takie sytuacje nie podlegają ocenie komisji wyborczej. Komisja wyborcza ma obowiązek sprawdzić, czy kandydat na radnego jest wpisany do rejestru wyborców w danej gminie. I w momencie, kiedy dokonywane jest zgłoszenie listy kandydatów, taka weryfikacja jest przeprowadzana i komisja otrzymuje w poszczególnych gmin, skąd pochodzą dani kandydaci, otrzymuje potwierdzenia, tam następuje sprawdzenie i otrzymuje potwierdzenie, że kandydat jest wpisany do rejestru wyborców i to jest podstawą do zarejestrowania takiego kandydata. Zdaniem Janusza Bartkiewicza to, że osoba mieszka lub nie mieszka w nowym miejscu, można łatwo udowodnić m.in. w Urzędzie Skarbowym. Osoba, która to mieszkanie mu wynajęła, powinna zgłosić w Urzędzie Skarbowym, że mieszkanie wynajmuje odpłatnie. Natomiast jeżeli może być to wynajem mieszkania nieodpłatnie, ale wówczas pan Longin musiałby zgłosić to w Urzędzie Skarbowym, że korzyści, które, że z uwagi na to, że mieszkanie wynajmuje nieodpłatnie, a mieszka, ponosi korzyści, które też podlegają opodatkowaniu. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wałbrzychu. Longin Rosiak nie zgodził się na wypowiedź przed kamerą. Już po raz 9 Wałbrzyszanie spotkali się na mszy papieskiej. Tym razem w nietypowym miejscu, bo w sanktuarium relikwii Krzyża Świętego na Podzamczu. Temu właśnie sanktuarium w 2000 roku Jan Paweł II ofiarował cenne relikwie. Mszę przeniesiono w ostatniej chwili po wielkanocnej śnieżycy, kiedy stało się oczywiste, że nie uda się odpowiednio przygotować stadionu na białym kamieniu na czas, a i zimno może być niebezpieczne dla wiernych. Przymusowa zmiana miejsca nie dawała się jednak odczuć zbyt mocno podczas nabożeństwa, choć było mniej uczestników. Pierwszą mszę papieską na stadionie odprawiono spontanicznie w 2005 roku, 5 dni po śmierci Jana Pawła II. Był czas, kiedy dziękowaliśmy za pontyfikat polskiego papieża, kiedy modliliśmy się o jego rychłą beatyfikację, kiedy dziękowaliśmy za wniesienie go do chwały ołtarzy, zawsze dołączaliśmy modlitwę za aktualnego Ojca Świętego, za naszą ojczyznę, za diecezję świdnicką i za miasto Wałbrzych.
Mieszkańcy na ogół nie znali odpowiedzi na pytanie, czemu akurat w naszym mieście pojawiła się tradycja mszy papieskiej, ale uważali, że to dobrze, że tak się stało. Niektórzy nie upuścili ani jednej. Dostrzegano też analogię pomiędzy naszym a obecnym papieżem. To nie fajnie, że jest ta tradycja zachowana cały czas. Spotykamy się co roku na mszy i obyśmy się spotykali dalej co roku. Zawsze od pierwszego do teraz uczestniczę i mi się to podoba. Myślę, że generalnie jest to fajna inicjatywa. Wałbrzych pewnie jest jednym z nielicznych miast w Polsce, który organizuje takie spotkania. Jest to fajne uczczenie pamięci człowieka, który dla Polaków ma szczególne znaczenie, który odegrał który był ważną postacią w historii. I myślę, że warto kultywować i na pewno warto zaszczepiać taką inicjatywę w młodzieży, żeby mieli dobry też przykład. Jak powiedział biskup Ignacy Dec, jest nadzieja, że przyszłoroczna 10. już msza papieska będzie mszą dziękczynną za kanonizację Jana Pawła II, ponieważ krążą pogłoski, że może się to stać już w październiku, bo badanie trzeciego cudu już się zakończyło. Jak mówił biskup, teraz wiele zależy od nowego papieża, ale słyszał, że jest on życzliwy Polsce i Polakom. Radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się powieszenia krzyża na sali obrad Rady Miejskiej. Część radnych z pozostałych klubów uważa, że jest to wyłącznie prowokacja ze strony PiSu. Giovanni Roman w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości po zakończeniu obrad Rady Miasta Wałbrzycha zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie krzyża na ścianie sali obrad. Swój wniosek poparł zarówno tradycjami chrześcijańskimi, jak i zapisami w Konstytucji, która zezwala na swobodne wyrażanie przekonań religijnych w życiu publicznym. Radny PiS poprosił Radę o przyjęcie wniosku poprzez aklamację lub głosowanie. Wywołało to burzliwą dyskusję, jednak jej przedmiotem nie był sam krzyż, a sposób, w jaki radni PiS chcieli przeforsować swój pomysł. Artur Torbus z Platformy Obywatelskiej zarzucał radnym Prawa i Sprawiedliwości, że próbują w ten sposób zwrócić na siebie uwagę po niekorzystnych dla nich wyborach do Rady Powiatu. Padły też mocniejsze słowa sugerujące, że radni PiS chcą wywołać w ten sposób wojnę o symbol religijny, który powinien łączyć, a nie dzielić ludzi. Torbus zwrócił uwagę Romanowi, że najpierw powinien przyjść z tym pomysłem do przewodniczących klubów i odmówić sprawę na komisjach, a dopiero potem proponować głosowanie podczas obrad sesji. Działanie radnych Prawa i Sprawiedliwości nazwał wręcz obrazą symbolu religijnego. Giovanni Roman, broniąc swoich argumentów, zapewniał, że rozmawiał na ten temat z prezydentem miasta Romanem Szałemejem, który nie odniósł się negatywnie do tego pomysłu. Dlatego radni PiS wywnioskowali, że prezydent przekaże te informacje swoim koalicjantom. Radni nie zgodzili się przyjąć wniosku za aklamacją. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Romańska nie zdecydowała się poddać wniosku do głosowania, ponieważ idąc za opinią radcy prawnego Marii Majewskiej stwierdziła, że takie wnioski powinny być zgłaszane przed rozpoczęciem obrad, a nie na końcu. Przyjęła jednak wniosek do rozpatrzenia, więc możliwe, że temat krzyża powróci na kolejnych sesjach Rady Miasta. Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli w prokuraturze doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicy Orłowicza. Radni PiS opierają swoje doniesienie o ekspertyzę wykonaną przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonaną przed 2 lata. Wynika z niej, że podczas budowy sieci wodno-kanalizacyjnej popełniono szereg błędów, które obecnie nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie tej instalacji. Zamontowana jest jedna zasuwa, a powinno być 6 zasuw osiowych. Co powoduje, że w przypadku wykonywania prac przy tej sieci wyłączone jest zasilanie wodą wszystkich budynków. Zamontowane są 4 hydranty, co nie spełnia obowiązujących przepisów pożarowych. Występuje częsta awaryjność sieci i duże straty wody. Według różnicy odczytów z wodomierza głównego, a sumą odczytów z wodomierzy indywidualnych w budynkach, straty wody sięgają do 65%. Z powodu tych i wielu innych nieprawidłowości Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie zgadza się przejąć sieci, która obecnie nie wiadomo do kogo należy. Nie ma także możliwości jej wyremontowania. Niestety wszystko wskazuje na to, że najlepiej byłoby na nowo ułożyć tą sieć wodociągową, a to nie są małe pieniądze. Pieniądze około 1 600 000 to jest stan na 2 lata wcześniej, więc to są spore pieniądze, biorąc pod uwagę, że Wałbrzyski Związek na ten rok przeznaczył około 9 milionów złotych na wszystkie inwestycje, a wiemy, że te inwestycje będą wiązały się głównie z tymi remontami dróg głównymi Armii Krajowej Wrocławska,
Trudno przewidywać, aby prezydent, Zgromadzenie Wodociągów zdecydowało, że ta inwestycja jest kluczowa, priorytetowa dla Wałbrzyskiego Związku, dla ponad 200 tysięcy mieszkańców. Sprawa, jak się okazuje, ma bogatą historię i spór o tę instalację trwa od wielu lat. Radni PiS jednak dopiero teraz zdecydowali się zgłosić to do prokuratury. Nie wiedzą jednak, kto zawinił i liczą, że ustali to właśnie prokuratura. Dopiero żeśmy podjęli wiadomość o tym. Wcześniej żeśmy o tym nie wiedzieli. Po prostu mieszkańcy zwrócili się do nas i myśmy zaczęli sprawę sprawdzać. Według Tomasza Pluty sprawa wielokrotnie była badana przez organy ścigania i w związku z upadłością firmy, która budowała to osiedle i bałaganem z tym związanym, nie była w stanie wskazać winnych. Sytuacja wydaje się być patowa, a rola Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie sprowadza się jedynie do powtarzania wielokrotnie podnoszonych już skarg i zawiadomień od mieszkańców tego osiedla. Prezydent Roman Szałemej planuje stworzenie Rady Upiększania Miasta. Na pierwszym roboczym zebraniu przedstawiono prezentację dotyczącą zagospodarowania ulic Wrocławskiej, Armii Krajowej, Kolejowej i Sikorskiego. Wyłoniono też wstępny skład Rady. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, instytucji kultury, konserwatora zabytków, policji, nadzoru budowlanego i innych. Podczas spotkania przedstawiono prezentację architekt Grażyny Grajek ze Studia Urbanistyki i Architektury w Jeleniej Górze na temat koncepcji zagospodarowania miejskiego odcinka drogi nr 35, czyli ulic Wrocławskiej, Armii Krajowej, Kolejowej i Sikorskiego. Myśmy badali ten ciąg uliczny pod różnymi kątami, pod kątem organizacji ruchu, pod kątem zagospodarowania pasa drogowego, czyli sprawa zieleni przy jezdni, sprawa ilości pasów ruchu na poszczególnych odcinkach jezdni, sprawa oznakowania ruchu pojazdów na całej długości ciągu. Do stworzenia koncepcji wykorzystano m.in. zdjęcia lotnicze, analizy natężenia ruchu i hałasu, miejsc tworzenia się korków. Architekt proponowała m.in. ograniczenie włączeń do drogi nr 35, żeby ruch na niej był bardziej płynny, całkowitą zmianę organizacji ruchu w rejonie Dworca Miasto, przesunięcie niektórych przystanków autobusowych. Mówiono też o sytuowaniu reklam przy ulicy i na ścianach budynków. Najistotniejszym problemem jest uporządkowanie pasa drogowego i terenów w bezpośrednim sąsiedztwie pasa, przede wszystkim poprzez wprowadzenie zieleni pomiędzy krawężnikami jezdni a budynkami, poprzez realizowanie zabudowy plombowej, no to zmniejszyłoby liczbę takich brzydkich, ślepych ścian, których mamy bardzo dużo na długości tego ciągu. No i tam odpowiedni dobór funkcji, żeby z miejsc, gdzie ludziom najtrudniej się żyje, żeby mogli być przemieszczeni do troszkę korzystniejszych warunków, ale to jest już do załatwienia w planach miejscowych. Inne zmiany, które proponowano w koncepcji, dotyczyły m.in. zagospodarowania istniejących, a do niczego nie służących konstrukcji, często spadku po czasach PRL, takich jak słupy, które miały podtrzymywać ekrany ochronne przy ulicy Sikorskiego. Zdaniem architekt w wielu miejscach trzeba by też zakazać parkowania przy ulicy i pomyśleć o alternatywnych rozwiązaniach. Jeżeli to będzie dochodziło do ograniczania miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Armii Krajowej, wzdłuż drogi 35, to w zamian za to w tym obszarze będą musiały się pojawiać jakieś parkingi w sąsiedztwie, tak żeby ta działalność gospodarcza nie była zagrożona. To nie chodzi o to, żeby upiększać miasto kosztem jego mieszkańców i podmiotów gospodarczych, bo wtedy będziemy mieli piękną przestrzeń, ale martwą. To nie o to nam chodzi. Jak mówił urbanista, liczy on na aktywną współpracę przy konstruowaniu planu, składanie wniosków i zabieranie głosu w dyskusji przez przedsiębiorców i innych zainteresowanych. My w zasadzie dzisiaj spotkaliśmy się, żeby zacząć rozmawiać, dyskutować i to jest forma, w moim przekonaniu, najbardziej wyrafinowana konsultacji. To znaczy my rozmawiamy, zastanawiając się w ogóle, w jakim kierunku nasza wspólna praca ma pójść. Rada ma się spotykać cyklicznie co 2 miesiące i wypracowywać nowe pomysły już w węższym gronie. Na początek zajmie się Śródmieściem. Do udziału w Radzie zgłosili się m.in. dyrektor Teatru Dramatycznego Danuta Marosz i Artur Mazurkiewicz, prezes Sudeckiego Związku Pracodawców, a także wykładowcy kierunku architektury krajobrazu w PWSZ, przedstawiciele agencji reklamowych i przedsiębiorców oraz konserwator zabytków. Gmina Wałbrzych ogłosiła przetarg na zagospodarowanie palmiarni. W pierwszej kolejności wymieniony zostanie system ogrzewania obiektu. Miasto liczy, że uda się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne.
Wałbrzyska palmiarnia została połączona z kompleksem turystycznym Zamku Książ w listopadzie ubiegłego roku, po tym jak gmina kupiła obiekt od Agencji Nieruchomości Rolnych. Dzięki zmianie właściciela możliwe było m.in. wprowadzenie jednego biletu na zwiedzanie zamku i palmiarni. Miasto planuje w tym roku rozpoczęcie modernizacji zabytku, która przywróci go do stanu sprzed kilkudziesięciu lat. W tym roku na zadania inwestycyjne w palmiarni w budżecie miasta zarezerwowany jest 1 100 000 zł. Tak jak obiecaliśmy, w tym roku musimy zacząć od kotłowni, natomiast gmina ogłosiła już przetarg na pełen projekt, na całe zagospodarowanie palmiarni, zarówno jeśli chodzi o kwestie związane z kotłownią, jak i o szklarnię. W tym roku chcemy ruszyć z kotłownią, natomiast ten projekt pozwoli szukać środków w różnych konkursach dotacyjnych. Mając gotowy projekt na każdą z części palmiarni, będziemy w zasadzie na każdy konkurs w stanie przygotować dokumentację i to jest pierwsze zadanie. Przetarg został już ogłoszony, także myślę, że teraz te prace przyspieszą. Fakt jest faktem, że ta pogoda też nam nie umożliwia. Skupiliśmy się w tym roku na kosmetyce na razie i to powinno być widać w momencie, kiedy ten śnieg stopnieje. Mamy nadzieję, że jak najszybciej. Prezes Urbański zapewnia, że mimo długiego okresu mrozów i starego psującego się systemu ogrzewania, palmiarnia przetrwa zimę bez strat w roślinności. Było trudno, bo ta kotłownia rzeczywiście, ona była reanimowana przed zimą, była reanimowana kilkakrotnie w ciągu zimy. Ja nie chcę powiedzieć, że nam się udało i że przeżyliśmy, bo patrząc na to, co się dzieje za oknem, jeszcze mimo wszystko, jeszcze trochę nam zostało, ale myślę, że to zadanie tegoroczne zostało wykonane i mam nadzieję, że przyszłoroczna zima już będzie w zupełnie innym systemie ogrzewania i że zupełnie inaczej będzie to wyglądać. Jeśli chodzi o rośliny, na szczęście albo na nieszczęście, one są już przyzwyczajone. Te kilka ostatnich zim już doprowadziły do tego, że te rośliny sobie radzą nawet z niższą temperaturą. Ja mam nadzieję, że to ostatnia taka zima w palmiarni i że teraz będzie już tylko lepiej. W tym roku dla zwiedzających palmiarni przygotowane zostaną nowe atrakcje. Przekonać będzie się można o tym już podczas zbliżającego się Festiwalu Kwiatów i Sztuki. Będzie wspólny bilet, tak jak do tej pory. Będzie więcej stoisk na terenie palmiarni, tam również będą stoiska ogrodnicze, będą stoiska gastronomiczne. Myślę, że również atrakcje dla dzieci znajdą się w palmiarni. Bardzo będziemy zachęcać wszystkich tych, którzy odwiedzą zamek, żeby również zobaczyli palmiarnię zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz to, co zostało tam zrobione. Obecnie w palmiarni rośnie ponad 250 roślin, które reprezentują florę z różnych stref klimatycznych i kontynentów. Szczególną uwagę zwracają olbrzymie palmy i bogata kolekcja kaktusów. Wałbrzyski Ośrodek Kultury kontynuuje współpracę z czeskim miastem Hradec Králové. W tym roku w ramach projektu Dobrzy Sąsiedzi odbędą się w Wałbrzychu 3 duże wydarzenia. W poprzednich latach Wałbrzyski Ośrodek Kultury wraz z ośrodkiem Adalbertinum w Hradec Králové zrealizował 2 projekty, których zadaniem było przybliżenie kultur obu narodów poprzez organizowanie wspólnych imprez. Za pozyskane z funduszy unijnych środki udało się m.in. zorganizować polsko-czeskie prezentacje taneczne, koncert czeskiego zespołu podczas zlotu harlejowców, turniej rycerski, międzynarodowy plener malarski czy turniej szachy pogranicza, co na współpracy zyskują oba miasta. Zyskują to, że możemy się spotkać, że możemy zaprezentować swoich artystów, swoje pomysły, imprezy. Możemy, mieszkańcy zarówno Wałbrzycha, jak i Hradca Králové mogą po prostu się spotkać i poznać. W tym roku za kwotę prawie 29 tysięcy euro realizowany będzie projekt pod nazwą Wałbrzych i Hradec Králové – Dobrzy Sąsiedzi. Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu będzie wizyta czeskich seniorów w Wałbrzychu. To jest taka kontynuacja z zeszłego roku, ponieważ w zeszłym roku wałbrzyscy seniorzy byli w Hradcu, więc w tym roku zaprosiliśmy seniorów z Hradca i oni już 29 kwietnia przyjeżdżają tutaj do nas. Zobaczą Wałbrzych, Szczawno, Zamek Książ, więc tutaj wszystkie atrakcje im zaprezentujemy. Następnym wydarzeniem, tym razem nie tylko dla seniorów, będzie kolejna edycja turnieju rycerskiego na książańskim hipodromie pod koniec czerwca. To jest też kontynuacja zeszłego roku, ale powiększona o warsztaty średniowieczne. Będą m.in. warsztaty piśmiennictwa, warsztaty tańca dawnego, warsztaty zielarskie, no i na pewno jeszcze coś wymyślimy. W sierpniu czeka nas czeski film. W tym przypadku jednak wiadomo, o co chodzi, ponieważ w ramach letniego kina plenerowego prezentowane będą ciekawe czeskie produkcje filmowe, niekoniecznie znane polskiej publiczności. Podobnie Czesi będą w Hradcu oglądać filmy polskie. Już teraz ogłoszony jest konkurs na prezentację, na stworzenie filmu offowego pod tytułem Sąsiedzi, jak to jest przy granicy. I jest ten konkurs ogłoszony zarówno tutaj w Polsce, jak i w Czechach. I czekamy na produkcje międzynarodowe. Dodam, że w ostatni dzień 23 sierpnia przyjeżdża do nas autokar z Czech, z Hradca właśnie Králové, gdzie będą mogli mieszkańcy Hradca plus twórcy, którzy wyślą swoje filmy, będą mogli przyjechać tutaj do nas, żebyśmy wspólnie obejrzeli te filmy.
Po stronie czeskiej odbędzie się m.in. festiwal tańca ulicznego, w którym wezmą udział grupy taneczne z Woku. Od 2 do 30 kwietnia potrwa w Wałbrzychu kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed komisją ma około 850 osób. Kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1994 roku. Stawić muszą się także mężczyźni w wieku do 24 lat, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także ci, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności. Wezwani na komisję przechodzą badania lekarskie, po których otrzymują kategorię przynależności do służby wojskowej. Panowie, którzy są wezwani przez prezydenta miasta Wałbrzycha, są poddani badaniom lekarskim, gdzie jest określona kategoria zdolności do służby wojskowej. Można tutaj otrzymać kategorię zdrowia A i tej kategorii wszystkim życzę, bo nikomu to życia nie skomplikuje. Panowie, którzy mają tą kategorię A, są zdolni do czynnej służby wojskowej i przez wojsko mogą być wezwani jedynie w czasie mobilizacji, ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny. W czasie pokoju po upływie 14 dni są przenoszeni do rezerwy. Osoby z kategorią D uznane zostają za niezdolne do służby wojskowej i w razie wojny przenoszeni są do służby cywilnej. Kategoria E oznacza trwałą niezdolność do pełnienia służby zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Przyznana kategoria zdrowia ma znaczenie także podczas ubiegania się o pracę w innych służbach mundurowych. Mówią, że się może przydać do pracy, tam mogą się pytać, a kategorię E warto mieć A, bo taka pewność siebie wzrasta, że ktoś jest doceniony, że jest potrzebny, po prostu wysportowany. Dzisiaj Państwo przedstawili mi różne możliwości tego, że stanąłem tam. Uświadomili mi to, że mogę starać się pójść do wojska i jakoś funkcjonować. I wcale nie jest źle iść do wojska, bo ponoć się okazuje, że są dobre wypłaty, pensje i jest po prostu pozytywnie. I po prostu dbamy o swój kraj i bronimy go, prawda? Na komisję wezwanie otrzymały również kobiety urodzone w latach 1989-1994, absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Takie osoby wzywane są przez prezydenta miasta Wałbrzycha w tym przypadku i w ostatnim dniu dla nich robi się taką właśnie kwalifikację wojskową, gdzie lekarz też określa kategorię zdolności do służby wojskowej. Jeżeli są chętne, też my przeznaczamy te panie do służby wojskowej bądź też do formacji obrony cywilnej i mogą wejść w kontakt bliższy z Wojskową Komendą zupełnie w Kłodzku. Obecnie do wojska przyjmowani są jedynie ochotnicy. Kto nie odbył wcześniej zasadniczej służby wojskowej, a chciałby wstąpić do Korpusu Szeregowych Zawodowych, musi odbyć tak zwaną służbę przygotowawczą. Osoby widzące swoją przyszłość w armii mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku. Zainteresowanie jest duże. Na jedno miejsce przypada kilkunastu chętnych. Kiedyś WKU było pełne ludzi wzywanych do tej obowiązkowej służby. Dzisiaj też w korytarzach Wojskowej Komendy Uzupełnień jest tłoczno, natomiast zgłaszają się ludzie ochotniczo, tylko i wyłącznie. Warunki, jakie należy spełnić, to jest ta kategoria zdrowia A, dzisiaj bardzo istotna. Niestety z kategorią DE w wojsku w przyszłości nikt już nie będzie miał. Niekaralność to jest kolejny istotny warunek. Jeżeli ktoś figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, do wojska drogę ma zamkniętą. Teoretycznie wystarczy wykształcenie gimnazjalne, natomiast w praktyce okazuje się, że jest to troszkę za mało. Mamy tylu kandydatów, tylu chętnych, że wybieramy, głównym czynnikiem w wyborze jest poziom właśnie wykształcenia. Jak przyznaje kapitan Jacek Baran, służba wojskowa wygląda obecnie inaczej niż kilka lat temu. Żołnierz nie jest związany z koszarami 24 godziny na dobę, natomiast realizuje zadania służbowe w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Na przykładzie Batalionu Piechoty Górskiej, bo to jest jednostka właśnie tam w Kłodzku, gdzie WKU też stacjonuje. Ci żołnierze na 7 rano przyjeżdżają do jednostki, 15:30 kończą realizację zadań służbowych, 5 o 13 praktycznie rozpoczynają weekend. Sobota, niedziela wolna, chyba że ma służbę jakąś, raz na jakiś czas wypadnie, to ma 2 dni do wykorzystania wolnego w tygodniu. Także jak widzimy, ten czas już bardziej przypomina pracę w cywilu, a nawet powiedziałbym, że w cywilu ludzie więcej czasu muszą na zarobek zapracować sobie. Kwalifikacja wojskowa odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Matejki 3. Prezydent Wałbrzycha ogłosił nabór na stanowisko dyrektora zespołu pieśni i tańca Wałbrzych. Przypomnijmy, że w styczniu zrezygnował z prowadzenia zespołu jego wieloletni dyrektor Arkadiusz Sim. Od tego czasu obowiązki dyrektora zespołu pieśni i tańca Wałbrzych pełni Małgorzata Wiłkomirska, żona założyciela Filharmonii Sudeckiej Józefa Wiłkomirskiego, która powołała do istnienia podzamczański chór Millennium.
W najbliższym czasie odbędzie się drugi już w tej chwili ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych, ponieważ pierwszy konkurs nie został rozstrzygnięty, a w związku z tym, dążąc do tego, aby wyłonić osobę, która w przyszłości będzie ten zespół prowadzić, ogłosiliśmy drugi konkurs, nieco zmieniając kryteria w tymże ogłoszeniu tego konkursu, jak gdyby no, ograniczając pewne kryteria, które były w pierwszej turze tego konkursu. Urząd Miasta oczekuje na zgłoszenia osób z wyższym wykształceniem, co najmniej 5-letnim stażem pracy i 3-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym lub w kierowaniu zespołem pracowników. Na oferty Urząd Miasta będzie czekał do 15 kwietnia. Potem zbierze się komisja konkursowa i wyłoni kandydata. W Książu już można oglądać drugą wystawę fotografii Tomasza Wolaka. Poprzednia towarzyszyła premierze filmu o księżnej Daisy. Ta nosi tytuł Rize – Impresje. Na wystawie w sali Konrada można zobaczyć 17 pojedynczych fotografii i 2 kolaże. Rize – Tajemnice wykute w skale to już 9. fabularyzowany dokument wyprodukowany przez Wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz TVP Wrocław. W filmie wystąpiły 3 grupy rekonstrukcyjne, ponad 200 statystów, głównie Wałbrzyszan. Zdjęcia trwały 10 miesięcy. Na potrzeby filmu sprowadzono do Wałbrzycha czołg T-34 i transporter opancerzony. To wszystko Tomasz Wolak utrwalał na zdjęciach. Praca na planie jest specyficzna, bo to jest praca gdzieś tam jakaś konceptualna przy tworzeniu już tych prac, ale na planie jest to praca fotoreportera tak naprawdę, bo trzeba być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, bo wiadomo, że nikt nie na planie nie powtórzy ujęcia. Czasami zdarzają się duble, ale te duble nie są jakby tam przygotowane pod fotosistę, tak? Tylko raczej pod harmonogram planu zdjęciowego, więc no, trzeba być reporterem po prostu, jakimś takim, na tej zasadzie działać. Trzeba być szybkim, a jednocześnie trzeba być cichym, trzeba uważać, żeby nie podpaść, gdzieś tam nie wejść w kadr. Jest to specyficzna praca. Przy pracy w kompleksie Rize fotograf za najtrudniejszą uznał logistykę, konieczność przemieszczania się za ekipą w niełatwych warunkach zdjęciowych, ale była to przygoda, w której warto było wziąć udział. Wszystkie fotografie przedstawiają, są jakby z planu zdjęciowego, tylko niektóre są stricte fotosami filmowymi, czyli takimi, które można później zobaczyć na ekranie, czyli tak jakby stop klatki filmu. A część fotografii jest jakby z takiego backstage po prostu robione, czyli obrazują gdzieś tam życie ekipy filmowej, czy też różnego rodzaju takie moje impresje, spostrzeżenia na temat jakichś takich momentów, tak jak mówię, momentów tych bressonowskich, że coś tam się wydarzyło w jakimś momencie i się to udało uchwycić, co niekoniecznie będzie widoczne później na filmie. W tym roku ze względu na okrojony budżet powstanie prawdopodobnie tylko jeden fabularyzowany dokument poświęcony Dolinie Pałaców i Ogrodów w okolicach Jeleniej Góry. Kolejne filmowe plany Ośrodka Kultury i Sztuki to wydanie na płycie DVD reportażu ze styczniowego otwarcia nieznanej sztolni na Górze Soboń i nakręcenie filmu dokumentalnego o historii Zamku Książ na podstawie niedawnego 4-tomowego wydawnictwa, również w celach edukacyjnych. Jeśli znajdą się środki, film może powstać jeszcze w tym roku i premiera byłaby w grudniu. Są też plany stworzenia takiego dokumentu na temat Zamku Grodno. W tej sprawie Ośrodek Kultury i Sztuki prowadzi rozmowy z gminą Walim. Wystawa pozostanie w Książu do 6 maja. Potem na miesiąc trafi do Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. W ciągu następnych miesięcy odwiedzi także Muzeum Ziemi Kłodzkiej, gmach Telewizji Polskiej we Wrocławiu i kilka innych instytucji na Dolnym Śląsku, które już wyraziły chęć jej ugoszczenia. Inspiracje to nowy cykl spotkań, który organizować będą Kobiecanki. Organizatorki już teraz zdradzają, czego dotyczyć będą warsztaty, jakich gości będą na nie zapraszać i dlaczego warto przyjść i posłuchać, co mają do powiedzenia. Po udanej akcji One Odmienione Kobiecanki idą za ciosem i proponują pełen cykl spotkań w formie warsztatów, które odbywać się będą raz w miesiącu w Galerii Wiktoria. Tematyka ma być bardzo różnorodna, choć nakierunkowana głównie na porady przydatne kobietom. Chcemy zaktywizować Wałbrzyszanki, chcemy, żeby były świadome, a po drugie pomysł na comiesięczne warsztaty w Galerii Wiktoria, które będą się odbywały w każdy drugi czwartek miesiąca, to pomysł na to, aby pewne tematy przedstawiać kontrowersyjnie, żeby bulwersowały, żeby nami potrząsnęły, tak? Bo wtedy wiemy, że wtedy efekt jest najlepszy. I tu na przykład konkret. Na jednym z warsztatów będziemy mówić o tym, jak nie wychowywać potworów. Pierwsze spotkanie z cyklu Inspiracja odbędzie się 11 kwietnia i dotyczyć będzie seksualności. Gościem specjalnym, który wygłosi wykład i poprowadzi warsztaty, będzie Andrzej Depko, znany z ogólnopolskich mediów specjalista seksuolog.
Z doktorem Andrzejem Depko będziemy rozmawiał o kobiecej seksualności, o determinantach, o tym, ile jest w tym przyjemności, ale też, jak wiadomo, niekoniecznie, także temat tabu, który albo poruszymy. Udawania. Albo udawania. Tak, także tutaj bez tematu, bez ogródek będziemy opowiadał o seksualności właśnie kobiecej. Będą to warsztaty z paniami, także temat niezwykle ciekawy, o którym niekoniecznie mówi się na co dzień. Poruszamy trudne tematy. Znamy też już plany kobiecanek na następne spotkania. Maj będzie miesiącem rozmów o matkach i ich roli w rodzinie i społeczeństwie. Także tutaj inicjatywa prorodzinna, będą mamy, zaprosimy mamy z ich córkami, będą autoportrety, będzie jeden wielki autoportret mam i córek mieszkanek Wałbrzycha i okolic, a czerwiec? W czerwcu stawiamy na zwierzęta. Oprócz tego, że przyjdą tutaj, przybędą właściciele zwierzaków, mamy nadzieję, że przybędą również czworonogi nasze pupile, także temat, akcja bardzo, bardzo ciekawa. Udział w inspiracjach jest bezpłatny, ale może się zdarzyć, że ilość miejsc będzie ograniczona, dlatego organizatorki radzą śledzić ich stronę internetową, by być na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi spotkań i warsztatów. Teatr Dramatyczny organizuje casting do spektaklu plenerowego Miasto Duchów. Kandydaci muszą spełniać kilka wymagań. Poszukiwani są amatorzy, którzy mieli do czynienia z kreatywnym teatrem ulicznym, potrafią chodzić na szczudłach lub zajmują się teatrem ognia. Chciałabym Państwa zaprosić na casting. Casting, który odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 16 tutaj w Teatralnym Foyer. Casting jest do spektaklu Miasto Duchów. Zapraszamy wszystkich amatorów, którzy potrafią chodzić na szczudłach, zajmują się teatrem ognia, żonglerką, sztuką kuglarską, po prostu kreatywnym teatrem ulicznym, aby odwiedzili nas w poniedziałek 8 kwietnia o godzinie 16. Premiera spektaklu Miasto Duchów w reżyserii Arkadiusza Buszko zaplanowana jest na 2 czerwca w amfiteatrze. Zespół szkół nr 5 imienia Maksymiliana Tytusa Hubera stara się przyciągnąć do siebie uczniów z gimnazjów, którzy wkrótce staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Rajdowa ogrodowa to sposób na ciekawe zaprezentowanie szkoły i jej oferty. Zamiast wykładów i standardowego zwiedzania szkoły, gimnazjaliści podzieleni na grupy brali udział w różnych konkurencjach na bazie sprzętu edukacyjnego i w oparciu o podstawy wiedzy, którą można nabyć w tej szkole. Nie chcemy, żeby rajdowa ogrodowa była suchymi dniami otwartymi, dlatego też nasza młodzież przygotowała szereg konkurencji dla młodzieży gimnazjalnej. Są to konkurencje sprawnościowe i konkurencje intelektualne. Między innymi test z zakresu wiedzy o przepisach ruchu drogowego, sprawnościowy przejazd samochodem sterowanym elektrycznie, przystosowanym do driftu, testy sprawnościowe polegające na wymianie kół samochodowych, czy też testy z zakresu pierwszej pomocy, ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy na fantomach. Odwiedzający placówkę mogli m.in. podziwiać samochody przeznaczone do driftu, czyli widowiskowego sportu polegającego na pokonywaniu zakrętów w kontrolowanym poślizgu. Przygotowanie takiego pojazdu wymaga bardzo dużej wiedzy mechanicznej, którą zdaniem dyrektora szkoły można zdobyć zarówno w teorii, jak i w praktyce w zespole szkół nr 5. Zespół szkół nr 5 jest jedyną szkołą w mieście zajmującą się kształceniem mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Impreza zawsze ma gościa specjalnego. Tym gościem specjalnym jest nasz absolwent, który pozostał na ziemi wałbrzyskiej, który reprezentuje Wałbrzych i szkołę w sportach motorowych. Tym gościem był Tomasz Chwastek, który opowiadał o drifcie jako swojej pasji i marzeniu, które realizuje od dawna, jeszcze od czasów, kiedy był uczniem tej szkoły. Zachęcał młodzież do zagłębiania wiedzy o mechanice pojazdów i zapewniał, że w swoim warsztacie często gości praktykantów właśnie z tej szkoły. Na zakończenie imprezy goście mogli podziwiać popisy kierowców offroadowych, którzy w specjalnie przygotowanych samochodach terenowych pokonywali przeszkody, z którymi nie poradziłoby sobie normalne auto. Wysokie zawieszenie, duża moc silników i terenowe opony pozwoliły im wspinać się bezpiecznie i zjeżdżać po niemal pionowych ścianach, co szczególnie podobało się uczestnikom tegorocznej edycji rajdowej ogrodowej. 4 kwietnia minęło 40 lat od pojawienia się na świecie pierwszego telefonu komórkowego. Zapytaliśmy Wałbrzyszan, czy pamiętają swój pierwszy mobilny telefon i czym różnił się on od dzisiejszych modeli. Szczerze powiedziawszy, to była wielka cegła, tak naprawdę, która praktycznie teraz nie wiem, czy by się do kieszeni zmieściła. Ale teraz no, jednak pomaga. Jednak pomaga w biznesie, pomaga w życiu codziennym. Mój pierwszy telefon był pożyczony, jakiś tam szmelc, ale działał. Dzwonił, wysłał SMS-y, git.
co się zmieniło w moich telefonach do teraz? No mogę odtwarzać na nich muzykę. No, czy nie muszę słuchać ludzi w autobusach? No, to jest ogólnie spoko, a takie bajery w telefonach są mi zbędne. Bo po co mam stracić hajs na to? Nowoczesna telefonia komórkowa, wszystko jedno, czy ona jest już skomputeryzowana, czy taka wielka, starodawna na przyciski. No proszę pana, to jest wielki kontrast w tym mieście i w tym kraju. Proszę spojrzeć na przykład na ten budynek, gdzie od 45 roku nikt tynku nie uzupełnił. Wie pani, jak tam się stanie, ktoś powiesi talerz telewizji satelitarnej, naziemnej, czy telefon komórkowy, no to jest kontrast, proszę pana, epoki starej z nową i tym podobne historie, że to wymaga zastanowienia. Weszła ogromna zmiana, ponieważ pierwsze telefony, które były w naszym kraju, były bardzo duże i bardzo ciężkie. Sama taki telefon miałam. No, w tej chwili mamy leciuteńkie, małe, można zmieścić w dłoni, także rozwój jest no, ogromny. Teraz to trzeba się uczyć tych nowych telefonów tydzień, dwa, szczególnie dla starszych ludzi, prawda? Nie wiem, no, ja jestem za tymi starymi i na nowszy nie będę zmieniać jak na razie. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Poświąteczny, nieco krótszy niż zazwyczaj tydzień, bo obcięty o świąteczny, lany, chociaż chciałoby się powiedzieć śnieżny poniedziałek, upłynął szczególnie w powiecie wałbrzyskim pod hasłem ustawień, układanek i dopasowań politycznych. Wszystko przez wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, do powiatu oddzielonego od miasta Wałbrzycha, które tak naprawdę nie rozstrzygnęły jednoznacznie, kto ma przejąć władzę w owym powiecie. Konieczne były więc szukanie koalicji, to jednej, to drugiej. Mówiło się albo o wersji, gdzie władzę przejmuje ugrupowanie związane z Platformą Obywatelską, albo o tym, że przejmie tą władzę opozycja. Okazało się, że mocniejsze argumenty wytoczyła strona związana z Platformą Obywatelską, która pełni także rządy w mieście w Wałbrzychu, dzięki czemu ponoć ma dobrze układać się współpraca pomiędzy miastem a powiatem i dzięki czemu ponoć, jak pojawiło się w niektórych wypowiedziach prasowych, powiat wałbrzyski nie będzie odcięty od dotacji czy innych środków unijnych rozdzielanych przez samorząd województwa, gdzie, przypominam, również rządzi Platforma. Wokół tej ostatniej sprawy zresztą rozpętała się w końcówce tygodnia istna burza. Pojawiły się listy do marszałka województwa od radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagają się wyjaśnienia, czy rzeczywiście taki argument podczas owych targów politycznych padł. Pojawiły się oświadczenia poszczególnych stron mówiące, że nic takiego jednak nie miało miejsca. A jednak myślę, że jak w każdej plotce czy niepotwierdzonej wiadomości, kryje się w tym pewnie mniejsze lub większe ziarno prawdy. Czy z tego ziarenka coś wykiełkuje? Przekonamy się w najbliższych dniach. 4 kwietnia pożegnaliśmy zmarłego kilka dni wcześniej artystę plastyka Kazimierza Starościaka. Uroczystość pogrzebowa odbyła się na cmentarzu w dzielnicy Podgórze, gdzie Kazimierz Starościak mieszkał. W ten zimny, nieprzyjazny dzień pożegnać artystę plastyka przyszło ponad 200 współmieszkańców. Byli reprezentanci władz miasta, instytucji kultury, oświaty, biznesu. Byli jego znajomi i przyjaciele, zwłaszcza plastycy amatorzy i plastycy profesjonalni. Kazimierz Starościak prowadził od wielu lat w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury grupę artystów amatorów o nazwie Malamat i oni licznie przybyli na pogrzeb. Byli także plastycy profesjonalni, do których zmarły należał. Po złożeniu w grobie urny z prochami Kazimierza Starościaka list pożegnalny w imieniu władz miasta przeczytał wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk. W bardzo dobrych słowach wspomniał zmarłego, przeczytał o jego zasługach, nagrodach, jakie otrzymał. Nad grobem ojca wspomniała także córka artysty Agnieszka Starościak, która też jest malarką.
pożegnali go z wyrazami wdzięczności reprezentanci grupy Mal-Amat i artystów plastyków profesjonalnych. Uroczystość była bardzo piękna, tym niemniej żal wielki, że opuścił, odszedł z naszego miasta ceniony obywatel, szanowany obywatel i wybitny artysta. Chociaż pogoda w kwietniu nas nie rozpieszcza, to jednak mamy wiele pretekstów, by wyjść w każdy kwietniowy weekend na ciekawe imprezy muzyczne. Niestety najwięcej z nich jest w Świdnicy, w Świebodzicach, ale również w Wałbrzychu. WOK zaprasza na nowe koncerty Ligi Rocka. Pierwszy weekend kwietniowy w Świebodzicach będzie wielka impreza, 8-godzinna, kilkanaście imprezów, zespołów rockowych zagra właśnie dla mieszkańców regionu. Bilety można kupić w całym regionie, również w Jeleniej Górze. Natomiast w Szczawniec Zdroju zaśpiewa Łukasz Zagrobelny, będzie to koncert charytatywny, zaś każdy weekend kwietnia w Świdnicy mamy 20. edycję świdnickich Nocy Jazzowych. Tam wystąpi m.in. w przedostatni weekend kwietnia Urszula Dudziak. Ona również będzie promować swoją najnowszą książkę, Pamiętniki i wspomnienia. Chciałabym również zaprosić naszych czytelników oraz tych, którzy oglądają telewizję wałbrzyską. Chciałabym, żeby przyszli na casting Wałbrzych ma talent. Kolejny raz, już trzeci raz szukamy wałbrzyskich talentów. Pierwszy casting 13 kwietnia w WOK-u Piaskowa Góra. Kolejny casting 18 maja WOK Biały Kamień. Będziemy na Państwa czekać. Obejrzymy Wasze prezentacje, ocenimy i wybierzemy najlepszych, którzy wystąpią na tegorocznych dniach Wałbrzycha. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.